Mówię Panie Chrystusie, Panu, siostry i bracia. Droga rodzina pogrążona w smutku, w żałobie. Jakie to jest ważne mieć w swoim życiu, mieć przy sobie przyjaciela. Powiadają, że przyjaciel to ten, kto wie o tobie absolutnie wszystko i nadal cię kocha. Przyjacielem najlepszym z pewnością zawsze jest matka, ojciec, rodzeństwo. Czasami dzieje się tak, że wciąż szukamy w życiu kogoś, z kim będziemy mogli współodczuwać to wszystko, co niesie ze sobą życie. Przyjaciel jest skarbem. Skarbem, którego nie wolno utracić. A ponieważ to nasze życie ziemskie podlega prawu zniszczenia, dlatego tak mocno wpatrujemy się w niebo, dokąd znosi się nasza myśl o życiu wiecznym. Mądrość życiowa powiada, gdy dzielisz się radością, to ją pomnażasz. Gdy dzielisz się smutkiem, to go pomniejszasz. Trzeba też dodać, że najchętniej dzielimy się wszystkimi wiadomościami z tymi, którzy nas kochają. I w czasie właśnie tej dzisiejszej liturgii dzielimy się smutkiem, dzielimy się bólem, cierpieniem z powodu odejścia kogoś nam bardzo bliskiego. Gdy odchodzi od nas osoba bliska, wtedy tak trudno jest znaleźć dla siebie miejsce. Czujemy, że świat się zmienił, że jest już nieco inny, bo właśnie tej jednej osoby nam zabrakło. Zatrzymujemy się choć na chwilę. Za chwilę pójdziemy dalej. Pójdziemy do swoich zajęć, do swoich spraw, myśli, pragnień. Dlatego zatrzymajmy się na moment refleksji, aby nie uciekło nam coś bardzo ważnego. Jest nim z pewnością życie świętej pamięci naszego zmarłego brata Piotra. Czy życie tych ludzi, którzy przed nami odeszli i oczekują na spotkanie z Chrystusem, jest dla nas wskazówką na nasze dalsze pielgrzymowanie? Myślę, że jest to niezmiernie trudne pytanie. Między innymi dlatego, że życie po śmierci zakryte jest przed nami. Zasługa tego, co dzieje się z człowiekiem po śmierci, zakrywać będzie nasze umysły aż do tego momentu, kiedy przyjdzie Chrystus w chwale po raz drugi. Jednakże dzisiejsza Ewangelia pozwala nam w pewnym sensie odkryć sens czyjegoś życia, trudu, cierpienia, radości. Bo przecież ten piękny obraz panien roztropnych i nierozsądnych jest tak wymowny, że trudno go nie zrozumieć. Nie nam sądzić jednak o roztropności lub jej braku. To tajemnica Stwórcy, gdy powołuje stworzenie do siebie. Pozwólcie, że dodam swoją prywatną refleksję, uznając to jako potrzebę serca. Świętej pamięci Piotr był przyjacielem
nas wielu lub wszystkich obecnych. Była to postać znana i zacna, szanowana. Jak powiedział następnie do przysiętej ksiądz, brała pełna energii życiowej, pomysłów i planów na przyszłość. Był radnym sejmiku województwa śląskiego. Był prezesem i współzałożycielem Stowarzyszenia Zagłębiańcy. Ciągle mu po głowie coś chodziło. Jeszcze nawet po powrocie z wakacji, z wyjazdu. W piątek był u mnie, a więc tuż przed śmiercią i mówił o swoich planach, marzeniach. Rozmawialiśmy o tym, co wspólnie nas łączyło. Dzisiaj zadawiamy się w modlitwie skupieniem refleksji. Dzielimy się smutkiem, który się zmniejsza. Otulamy się wszyscy płaszczem Bożego Miłosierdzia. Bóg wziął do siebie naszego zmarłego brata. Jego lampa świeci w ciemnościach, gdyż odmówieniec nadszedł. Dbajmy o naszych przyjaciół, aby ich nasze lampy nigdy nie zgasły, gdy Pan przyjdzie. Bo chrześcijanin to jest człowiek Ewangelii. Wypełniajmy zadania, jakie dał nam Pan, tak aby zastał nas czuwających, aby zastał nas pełnych dobrych uczynków. Modlitwa w intencji zmarłego jest nie tylko ukojeniem smutku, pocieszeniem serca, ale przede wszystkim pomocą dla duszy naszego zmarłego brata Piotra. Niech dobry Pan da mu radość życia wiecznego. Amen. Słuchaj nas, Panie. Modlimy się za Pana.